Bawarskie stroje, jedzenie i muzyka. Tak dwa październikowe weekendy upłynęły w ustrońskim Utropku pod znakiem Oktoberfestu. Czekaliśmy na to bardzo długo, ponieważ przez okres pandemii nie organizowaliśmy Oktoberfestu, więc na ten czekaliśmy wyjątkowo długo i postanowiliśmy, że będzie dwa weekendy. Więc już w zeszłym tygodniu bawiliśmy się w klimatach oktoberfestowych, a teraz kończymy ten tydzień z takim dość dużym zespołem Hackbread, który zawitał do nas prosto z Austrii, a gości na takich dużych scenach Monachium w Wiedniu i bawi ludzi na Oktoberfestach. Przygotowań było bardzo dużo. Od zeszłego tygodnia przygotowywaliśmy się z menu niemieckim, typowo oktoberfestowym, w którym pomógł nam Adaś Borowicz. No i stroje, cała oprawa muzyczna, dekoracje, dość dużo pracy, wysiłku, ale myślę, że się opłacało. Goście dopisali, no i przede wszystkim pogoda nam dopisała, z czego się bardzo cieszymy. Oktoberfest się kończy, ale wy jeszcze czy macie jakieś plany na najbliższy czas? My jeszcze w zanadrzu mamy naszą ostatnią imprezę, którą zawsze kończymy sezon. To jest Halloween i to zawsze odbywa się w dzień Halloweenu, czyli ostatniego października. I tym kończymy sezon, żeby goście troszeczkę się stęsknili, zatęsknili za nami. Dopiero w kwietniu, pod koniec kwietnia otwieramy i szykujemy się znowu na duże otwarcie na majówkę. Ja wiem, że powinnam zapytać w Halloween, ale ja już zapytam, jaki to był sezon, no powiedzmy, no do tej pory. Doskonały, piękny sezon, piękne lato, wspaniali klienci, dużo pracy. Bardzo się cieszymy, że cały nasz wysiłek nie poszedł na marne i ten namiot i to wszystko, co postaraliśmy się zrobić dla gości, naprawdę się podobało. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu. No wystawialiście na takie imprezy tematyczne, one się sprawdziły, bo tam i pamiętam był weekend chorwacki. Tak jest. Postanowiliśmy, że zrobimy tematyczne imprezy, żeby jakoś przybliżyć ludziom każdą okolicę, każdy temat, każdy kraj po troszce, żeby zrobić kuchnię z tym związaną, żeby było po prostu coś innego, coś oryginalnego. No tak wydaje nam się, że nigdzie w okolicy czegoś takiego nie ma i postanowiliśmy być chociaż troszkę oryginalni. A Adam Borowicz z wami zostanie? Mam nadzieję, że ta przyjaźń zaowocuje dalszą współpracą. Bardzo lubimy razem pracować, także mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będą następne tematyczne imprezy, jakieś inne, na pewno już coś mamy w zanadrzu, także zapraszamy już na następny sezon. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik. Hey,